Zadanie. Mając dwa kwadraty, oblicz skalę podobieństwa, mniejszego do większego. W tym zadaniu, które jest bardzo proste, chciałbym porównać, w jaki sposób obliczamy skalę, porównując boki oraz porównując pola. Zauważ, jeżeli porównamy boki mniejszego kwadratu do większego, otrzymamy 2 do 4. Po skróceniu skala wynosi 1 druga. I to jest oczywiście najprostszy sposób obliczenia skali. Ale niekiedy musimy w zdaniu stosować wzór porównujący pola. I zauważ, pole przez pole równa się jak kwadrat. Mając dany kwadrat o boku 2 na 2, pole, wiadomo, jest równe 4. Mamy kwadrat 4 na 4, pole, wiadomo, równa się 16. Porównując pola, obliczymy nie skalę, ale skalę do kwadratu. Porównujemy mniejsze pole do większego pola, otrzymujemy 4 szesnaste, czyli k kwadrat. Odwracamy równanie stronami. I teraz skróćmy sobie ten ułamek na 4. W efekcie otrzymamy 1 czwartą. I teraz likwidujemy kwadrat przez dopisanie pierwiastka z prawej strony. Czyli k to jest pierwiastek z 1 czwartej. W efekcie to jest 1 druga. Zauważ, zarówno z prawej, jak i z lewej strony wyszła nam ta skala. Oczywiście sposób z lewej strony jest prostszy, ale są zadania, w których porównanie pól jest jedyną metodą rozwiązania zadania. A więc zauważ, jeszcze raz, porównując boki lub obwody otrzymujesz skalę, porównując pola otrzymujesz skalę do kwadratu. Odpowiedź do zadania. Skala podobieństwa wynosi 1 druga.